Niepublikowane do tej pory zdjęcia z ataku szczytowego na Nanga Parbat. Są na nich Elizabeth Revol i Tomasz Mackiewicz. To nagranie z 25 stycznia z godziny 17.15. Niecałą godzinę później Revol i Mackiewicz mieli stanąć na szczycie. Francuska na specjalnej konferencji prasowej opowiadała, że nagranie zrobiła, kiedy do szczytu pozostało 90 metrów. No i widać Elizabeth, która trzyma kamerę i filmuje drogę prowadzącą na szczyt. Przez moment państwo widzieli czarny punkt, to był Tomasz Mackiewicz. Właśnie wtedy, kiedy ona obraca kamerę, kilkaset metrów niżej było widać Tomasza Mackiewicza. Na innym fragmencie filmu, właściwie na innym filmie, widać wcześniejsze miejsce. No i także ten czarny punkt to Tomasz Mackiewicz. Wydaje się być nieco bliżej francuski, więc wiele wskazuje na to, że ten dystans w miarę poruszania się w górę powiększał się. Revol opowiadała na specjalnej konferencji prasowej, że kiedy Tomasz Mackiewicz do niej doszedł, dotarł, no to miał jej powiedzieć, że nie widzi, więc ona natychmiast podjęła decyzję o zejściu ze szczytu. I kolejny fragment, powtarzamy dla państwa to nagranie, ten czarny punkt zaznaczony w czerwonym kółeczku to postać Tomasza Mackiewicza.